Witam. Do zawarowania mam przyczepę firmy Swift. Jak widzimy na filmiku, przyczepa wyposażona jest w przednie łóżko rozkładane, boczną jedynkę z nadstawką dla dziecka, kuchnię oraz toaletę, do której przejdziemy za chwilę. Najpierw spojrzymy na kuchnię. Jak widzimy, wszystkie palniczki palą. Trzy gazowe, jeden elektryczny. Rozłączymy. Poniżej mamy grill. Zapalimy go. O. Działa. I także piekarnik, który działa. Rozłączymy. Przejdziemy obok. Mamy lodówkę, która jest teraz załączona na gazie. Pokażę zmrożenie. Jak widzimy, 6,5. Lodówkę możemy używać na gazie, na prądzie 230 i także po podłączeniu drugiej wtyczki do auta na podtrzymanie podczas jazdy. I teraz pokażę może jeszcze, jak tu odpalić tą lodówkę. O! I już nam chodzi. Jeżeli będzie ta dioda mrugać, spróbuję tak pokazać jakoś. To jest taka dioda. O, może tak będzie. O, teraz lepiej. Jeżeli ona mruga, znaczy, że gaz zgasł. I trzeba ponownie zapalić. Tutaj mam jeszcze ustawienie mocy. O. I tak samo jest na prądzie. Tutaj rozłączymy. Do góry mamy zlew. Woda ciepła, jak i również woda zimna. Obok jest piecyk, ogrzewanie gazowo-elektryczne. Przekręcamy mniej więcej na trójkę. Wciskamy. Jak widać, płomień jest. Zwiększamy moc grzania. Wyłączymy. Tutaj mamy rozprowadzenie ciepła. Manualne i automatyczne. Ten piecyk również jest na 230, jak wspomniałem. A tu musimy otworzyć tutaj tą szafkę. I mamy tak. Tutaj jest ten piecyk i przejdziemy w pozycję na pokrętło. Przekręcamy 500, 1000 lub 2000 W. Jak włączę tu, o, widać tą diodę, nie? To jest 500, 1000 i 2000 W. Tutaj mamy moc grzania. Do góry mamy ogrzewanie wody, boiler, to jest gazowo-elektryczny również. To jest na gaz. Przykręcamy i automatycznie nam załącza. Dioda pali się, czyli gaz chodzi. Jakby paliła się czerwona, zapaliła dioda, znaczy, że boiler zgasł. Brak gazu lub zdmuchnięcie płomienia, wtedy ponownie zapalamy. Ten boiler również jest, to wyłączymy, bo to był piecyk, a tu mamy boiler elektryczny na 230. Charger, czyli ładowanie akumulatora, zabezpieczenia. Przejdziemy dalej. Tutaj mamy gniazdka. Do góry mamy wentylację, trzystrefową bodajże. O, tu są lewe i prawe obroty. I przejdziemy na drugą stronę. Jak widzimy,
działa. Tutaj już jest mikrofala, która również działa. Jeszcze pokażę tutaj tak zwany panel sterowania. Włącznik power. Włącznik pompy, czyli pompa teraz jest załączona. Sprawdzenie stanu baterii. I tu mamy wybór, a tak jak będziemy podłączoną mieć drugą wtyczkę do auta, to nam pokaże stan naładowania i przejście baterii. Przejdziemy do toalety, w której zapalimy światełko. I teraz tak, pod prysznicem. Jedna woda. Jak i druga woda. Umywalka ciepła, jak i zimna, również działa. Kibelek, o, coś nam obraz uciekł lekko. Kibelek ze spłuczką automatyczną. Oświetlenie działa w toalecie. Jeszcze pokażę przyczepę z perspektywy toalety. Tak oto wygląda. Bardzo ładna, zadbana. Zachęcam do zakupu. Dziękuję.